audycji pod wielkim dachem nieba na zdrowie możemy wysłuchać dzięki funduszowi stypendialnemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Stoję sobie tak na malowniczych tłumach nad Wisłą w Płocku i myślę sobie, że chcielibyście wiedzieć, że w każdy poniedziałek niejaki Piotr Spotek prezentuje w swojej audycji pod wielkim dachem nieba pieśni wrażliwców, którzy jakimś cudem jeszcze uchowali się w tym szalonym, skomercjalizowanym świecie. Polecam. Rysiek Wolbach. Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spotek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca.
No witam serdecznie, Piotr Spodtek. Tak jakoś się składa, że co chwilę eksperymentujemy, szukamy nowych rozwiązań technicznych. Raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej. Dzisiaj moim gościem będzie Mariusz Procyk, ksywa Dziadzia, ale to za chwilę. Przywitaliśmy się piosenką Wszystkiego najlepszego, Wieczór we troje. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali sobie Kiedy Bóg na flecie gra i zespół Atsu. Może fortunę kiedyś posiądę, taką co trudno nawet roztrwonić, lub sławę wielką aż po kraj ziemi, która przykrywa koronę sław. To jeśli ceną jest zapomnienie o twym imieniu, pięknie i sile. W ruinę niech się obrócą one, nawet ich zapach niech mnie ominie. Bo kiedy Bóg na flecie gra, to w zasłuchaniu zamiera świat. Jedynie pawie tańczą jak szalone, gdy sączy się ten dźwięk pod nieboskłonem. Nawet sarny płochliwość gubią, by chłonąć z bliska tą chwilę cudną. Cielęta ssać zapominają, a ptaki milkną, patrzą, słuchają. A ptaki milkną, patrzą, słuchają. Może planetę raj kiedyś zwiedzę i przyjemności niebiańskie zgłębię. I choćby trwało to lat, nawet milion, jeśli bez ciebie to pusto tam będzie. Bo kiedy Bóg na flecie gra, to w zasłuchaniu zamiera świat. Jedynie pawie tańczą jak szalone, gdy sączy się ten dźwięk pod nieboskłonem. Nawet sarny płochliwość gubią, by chłonąć z bliska tą chwilę cudną. Cielęta ssać zapominają, a ptaki milkną, patrzą, słuchają. A ptaki milkną, patrzą, słuchają. Kiedy Bóg na flecie gra, to w zasłuchaniu zamiera świat. Jedynie bawie tańczą jak szalone, gdy sączy się ten dźwięk pod nieboskłonem. I nawet sarny płochliwość gubią, by chłonąć z bliska tą chwilę cudną. Cielęta ssać zapominają, a ptaki milkną, patrzą, słuchają. A ptaki milkną, patrzą, słuchają. Słuchają, 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 słuchają. Niezbyt dobrą jakość mam
utworów tego zespołu są w trakcie nagrywania, no ale podsyłają co jakiś czas jakieś piosenki. Zespół nazywa się 4/5 i wpadacie jak po ogień. Taka piosenka jest moją kolejną propozycją. Wpadacie jak po ogień, wytycham na modlę, z właściwym sobie chłodem, ten niewłaściwy świat. Po ogień to przesada, lecz wpadliśmy do fakt, nam wypaść nie wypada, pokazać trzeba tak. A teraz już zabieram Was na rozmowę z Mariuszem Procykiem, ksywką Dziadzia. Jak to się stało, że tak młody człowiek, młodszy ode mnie o 7 albo 8 lat, człowiek stał się dziadzią? Ale to podczas tej rozmowy. Godzinka z malutkim haczykiem razem z zespołem, znaczy z Mariuszem Dziadzią i zespołem Calcium Folii. To będą premierowe piosenki, których być może jeszcze nigdzie w radio nie było można usłyszeć. Poranek wczesny, jadę pośpiesznym wprost do Warszawy, załatwić sprawy. Pociąg o czasie, ja w drugiej klasie. Wagon się kiwa, pije 3 piwa. Łucznik lniana, w pęcherzu zmiana, pęcherz nie sługa, a podróż długa. Ruszam z tej stacji do ubikacji. Kto zna koleje, wie jak się leje. To co się trzęsie w Los Angelesie, formę osiąga w polskich pociągach. Wyciągam łapę, podnoszę klapę, biada mi biada, klapa opada. Żeby nie mi mina, trza klapę trzymać, łokieć kolano, trzymam skubaną. Celuję w szparkę, puszczam niagarkę, tryska kaskada, klapa opada. Fatum złowieszcze, wszak wciąż szczę jeszcze. Organizm płynną spełnia powinność. Najgorsze to, że przestać nie może. Toczę z nim boje jak priam o troje. Chcę się powstrzymać, ratunku nie ma.
zima, pociąg się giba, a piwo spływa. Lecę na ścianę z mokrym organem, lecąc na drugą, zraszam ją z drugą. Wagonem szarpie, leję do skarpet, tańcząc czardasza, nogawki zraszam. O, straszna męka, kozak flamenko, tańczem cholera, wzorem Astera. Miota mną ciska, ja organ ściskam, wagon się chwieje, na lustro leje. Skład się zatacza, ja sufit zmaczam, wszędzie łabędzie, jezioro będzie. Odtańczam z płaczem, la kukaracze, zwrotnica podskok spryskuje okno, nierówne złącza, buty nasączam, pociąg hamuje, drzwi obsikuje i pasażera, co drzwi otwiera, plus dawka spora na konduktora, reszta mi kapie na skrót PKP. Wreszcie pomału brnę do przedziału. Pasażerowie patrzą spod powiek, pytania skąpe, gdzie pan wziął kąpiel? Warszawa, Boże, nareszcie dworzec. Chwila szczęśliwa, na peron spływam, walizkę trzymam, odzież wyrzymam, a urlop błogi od fizjologii. Ulga bezbrzeżna, pociąg odjeżdża, rusza maszyna, hendal po szczynach. Rusza maszyna, hendal. Moim gościem jest Mariusz Dzia. Wynika to z podróży pociągiem. Powiedz coś, bo zaczęliśmy piosenką Pociąg. Więc żyjmy nadzieją, że to chyba się tam zrodziło. No, można tak powiedzieć, że tak. Tam się urodziła moja ksywa, tak naprawdę, którą mam, Dziadzia. Nie chciało mi się wierzyć, że tak się nazywasz. No tak. Moje nazwisko to Procyk. A Dziadzia dostałem po prostu taką ksywę z racji tego, że byłem w tym czasie, kiedy powstał zespół najstarszym jego członkiem, jeżeli tak to można nazwać. I stąd chyba dostałem tą ksywę. Ksywę nadała mi nasza koleżanka, która na samym początku, jak zespół zaczynał w ogóle jakiekolwiek swoje grania, istnienia i tak dalej. Ania Kostakowska, która gdzieś tam na początku drogi z nami była i grała. Co się z Anią stało? Powiem tak, no Ania, że tak powiem, poczęła dziecko, znaczy w sensie urodziła dziecko. Wyjechała za granicę. Nie ukrywam, że trochę mi się z nią kontakt urwał, a więc tak naprawdę nie wiem w danej chwili, co się dzieje. Także trudno mi tutaj jakoś to połączyć. Sączymy dwa różne napoje. Ja mam, tak. Ja mam, no nie będę mówił do końca, że to jest zwykła woda, bo ona jest z octem, a tu mam taką sotkę, prawda? Nie wiem, pamiętasz coś takiego w naszych terenach, bo ty jesteś z Torunia, tak? Nie. Ja osiadłem w Toruniu, ale pochodzę ogólnie z południa. Aha. Pochodzę z miasta, które zwie się Tarnobrzeg. Czyli jestem tak zwanym żółtobrzuchem, gdyż obok mojego miasta była kiedyś kopalnia siarki odkrywkowa. Teraz jest tam... Bo tak myślałem, że będziesz po prostu wiedział, co to znaczy brauza. Nie wiem. To jest właśnie woda z octem i sodą. To tak się nazywało na moich terenach, bo ja jestem, no może niekoniecznie z Torunia, ale pochodzę, ale, z tych... ale pochodzę z północnych rejonów Polski, które się nazywają terenami odzyskanymi, prawda?
Niekoniecznie krzyżackimi. Niekoniecznie. Rozumiem. Słuchaj, w ogóle opowiadaj o historii zespołu, bo Calcium Folii ja poznałem wasz świerszczek, że tak powiem, za pomocą Cybula, czyli Janusz Cybul Skwira. A Cybula Skwirę poznałem na koncercie z okazji swoich 50. urodzin i dopiero po może miesiącu z grosikiem dowiedziałem się, że Janusz wrzenił się albo wszedł, że tak powiem, w moją rodzinę. Ja myślałem, tak jak Edward Stachura, że dzisiaj są moje urodziny, które obchodzę bez rodziny i tak dalej. A jednak było inaczej. A tymczasem się dowiedziałem, że jednak nie dość, że Cybul był ze swoją połową, to jeszcze przywiózł jakieś towarzystwo z Łodzi i już po koncercie siedzę, rozmawiam z zacną połową Janusza. No i zaczynamy rozmawiać rodzinnie, że tak. Ona podpytuje Anię, no bo ona ma taki tam talent artystyczny i pytuje ją, mówię: Aniu, a nie próbowałaś czasem do szkoły filmowej w Łodzi się dostać i tak dalej? Wiesz, no tak myślałam, ale tam nie miałam żadnych chodów, nie miałam żadnych znajomości. Ja mówię, ale ja mam w szkole filmowej w Łodzi kuzynkę. I padło tutaj nazwisko. Padła refleksja Skutna. Ja mówię, no tak, Skutna. I to jest kuzynka twoja? Ja mówię, tak. No to ona jest też moją kuzynką. No a potem przy kolejnej jakiejś okazji Janusz dał mi jakąś nagrywkę waszego świerszczyka. I tak poznałem Calcium Folii. Powiedz mi w ogóle, dlaczego Calcium i dlaczego Folii? To też historia, która swój początek ma właśnie w Bieszczadach. To się tak fajnie wszystko układa. Tak, bo zwłaszcza, że następna piosenka też będzie o Bieszczadach. No widzisz. Najpierw pociąg, potem Bieszczady. No tak, czyli najpierw pojechaliśmy w Bieszczady. Znaczy najpierw pojechaliśmy pociągiem. A dokąd? No to jesteśmy w Bieszczadach. A więc w Bieszczadach zaczęła się cała historia Calcium Folii. Tam pojechaliśmy grupą ludzi, znajomych, po prostu powędrować sobie po tych górach, gdyż ja je bardzo kocham i od lat po nich chodzę. Coraz rzadziej, ale no niestety ta odległość, którą mam w tej chwili tutaj i wiele innych różnych obowiązków... A kto ci kazał z Tarnobrzegu się wyprowadzać? No, małżonka. Znaczy nie kazała. Jak, no, jak, tak bogata, powiem. Jak bogata i miała chatę, to można było. Nie, to wtedy to jeszcze nie, bo ona tutaj studiowała. Także to dawno, dawno temu to było. A wracając do tematu, odnośnie skąd ta nazwa i jak to się wszystko zaczęło. No, tak jak już mówiłem, zaczęło się w Bieszczadach. Przy ognisku postanowiliśmy, że chyba jednak może by czas założyć jakiś zespół, pograć trochę, coś popróbować w ogóle i tak dalej. No i taki pomysł padł. No ale nikt nie zastanawiał się nad nazwą w ogóle tego zespołu. Najpierw było hasło zespół, a potem, że tak powiem, nazwa. Chyba nie ma takiego zespołu, który nazywa się zespół, co? No nie, chyba nie. Zespół, wespół, ale... No raczej nie. No i przez, że tam powiem, kilka dni działo się to, czyli chodziliśmy po tych górach i paliliśmy co wieczór ognisko, siedzieliśmy, śpiewaliśmy, graliśmy. Po czym kolejny dzień, już teraz nie pamiętam, który to był, wczesnym rankiem koleżankę gryzła osa w namiocie, a to był straszny krzyk. Koleżanka, która miała ksywę Kometka, ale to też odrębna historia. Dlaczego taka ksywa? No i wyskoczyła z tego namiotu z krzykiem wielkim, że ugryzła ją osa. Nagle ktoś krzyknął, że ma kalcjum, tylko że w folii. No i tak od tego się zaczęło. Kalcjum folii, wszyscy ha ha ha, ha ha ha. Jeszcze zwłaszcza jak zobaczyliśmy saszetkę, to już w ogóle było ha ha ha. Gdyż kalcjum folii wygląda bardzo charakterystycznie. W tamtych czasach kojarzyło się to z różnymi rzeczami, rzeczą, że tak powiem. O, może tak. W tych czasach już nie, gdyż opakowania na
na te rzeczy są tak zwane bardzo kolorowe. I tak to się zaczęło. Kalcium folii, myśmy troszeczkę, że tak powiem, to przeinaczyli w sensie pisowni, co by nie było, że tutaj reklamujemy jakiś środek i tak dalej, ale głównie nazwa powstała od kalcium w folii. Dobrze, gramy Bieszczady? Tak jest. Te Bieszczady, czy tam poznałeś Cybula Skwirę? Nie, nie, nie. Cybula poznałem akurat w Toruniu. Poznałeś na ulicy w Toruniu? Nie. Cybula poznałem u siebie w lokalu, który prowadziłem w Toruniu. Miałem taki klub kiedyś, bardzo rockowy, że tak powiem, bo tą muzykę bardzo lubię. I tam żeśmy się poznali. No i tak nasza znajomość zaczęła się przez, można powiedzieć, przypadek. Podobno nie ma przypadków. Może to było przy browarze. Janusz też jakieś tam początki gdzieś tam miał, ułamki, że tak powiem, w kalcjumach, czyli samych początków, jakichś tam pierwszych prób w ogóle i tak dalej, gdzieśmy się spotykali. Tak naprawdę u mnie w klubie i tam były te próby. Coś tam się zaczynało wtedy. Ale jakoś tam potem z Januszem nam się drogi rozeszły. Janusza szanuję za to, bo pisze nieraz ciekawe teksty, które gdzieś tam mi też utkwiły w głowie i na pierwszej płycie nawet parę jego tekstów wykonałem.
No Janusz to jest osobą, jaką jest. No, jest bardzo specyficznym człowiekiem. Ci, którzy go znają, to wiedzą, o czym mówię. No i oki. Lubię człowieka. A ja nie mam innego wyjścia, jak nawet go kochać, no bo to w końcu rodzina, prawda? Ja też mam ogromny szacun do Janusza i do tego jego, jakby to powiedzieć, takiego poruszania się po tym łespadole. Tak, czyli tak. Taka jego ogromna wiara, chociaż teraz wiem, że jest chyba w Holandii. Tak. I tam zapracowuje. Tak? No tak. No bo chociaż już by mógł spokojnie wrócić na Piotrkowską, bo tam już jest tłumnie. I mógłby już się dzieje. Tak, mógłby grać. Natomiast wiem, że on ma ambitne plany, żeby gdzieś tam w jakiejś przybudówce, no bo ja już tam, no bo mama Ani jest moją kuzynką, więc ja tam od czasu do czasu bywam, ale rzeczywiście dawno już tam nie byłem i może ze 2 lata. Ale dlatego, że mieszkam w Sieradzu, jak mieszkałem w Zielonej Górze, to byłem częściej. Tak jest. Słuchaj, jedno jest pewne. Tak patrzę sobie na tę moją listę, że tak powiem, płac. I teraz nie wiem, jak uderzyć, bo ani Cybul, ani ja, ani ty chyba, chociaż zaznaczam chyba, bo nie wiem na 100%, bo mam piosenkę o chłopcach po 60. Po 60, tak? No, no tego wieku jeszcze nie dotknąłem. Mam nadzieję, że go dotknę. Ja też go jeszcze nie dotknąłem. A możesz sypnąć i powiedzieć, który jesteś rocznik? 74. O mój Boże. Także jeszcze mi daleko. No, powiem tak, że mi znacznie bliżej. To gramy o tych chłopcach po 60, a potem będziesz musiał to jakoś wytłumaczyć, dlaczego. Okej. Dobrze, gramy. Okej. Starość idzie, drogi panie, coraz cięższe wypróżnianie, coraz częściej w brzuchu burczy, kusiek mi się mocno skurczył. Nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą. Gniotą kark przeżyte lata, bolą nerki i prostata, wzrok nieostry w stawach strzyka, chyba już nie będę bzykał. Nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą. Nawet moja białogłowa wdzięki swe przede mną chowa, twierdząc, że nie konik polny i do skoków już niezdolny. Nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą. A ja jestem jak ze stali, w starym piecu diabeł pali. Marzy mi się jeszcze skok, taki nagły męski w bok. Nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą. Pobić tego jak za głowa, niech mnie potem boli głowa i niech hacz mnie znowu męczy, żona wymówkami dręczy. Nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą. A ja znowu jak jelonek, ostry różek, cud ogonek, nagle w stawach coś chrupie,
prysły zełbałeś mi głupie. Nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą, nie mogę z tobą. No to dobrze, to opowiadaj. Dlaczego o chłopcach po 60? Bo tak, 60 to słuszny wiek. Nie powiem, no tak. Nie powiem, że w męskim wydaniu to emerytura, bo jeszcze nie. Bo jeszcze nie. Jeszcze trochę popracować. Ale o chłopcach po 60. Mhm. O tych chłopcach. Dlaczego chłopiec po 60? Ja myślę, że... Znaczy, a nie facet dojrzały po 60. Trudno mi tutaj ująć to w ten sposób, żeby to z własnej skóry, że tak powiem, powiedzieć o tym, ale myślę, że o chłopcach z racji tego, że chyba na starość stajemy się troszeczkę takimi właśnie chłopcami, czyli takimi dziećmi. Czy tylko na starość? Myślę, że nie tylko na starość, ale tak mi się wydaje, że no to, ta starość to chyba wtedy tak, taka jest, jakby to ująć, człowiek chce się mocniej cofnąć do tyłu, żeby nie wiem, czy chce, czy to robi nawet świadomie, bo myślę, że to, podejrzewam, że jest to nawet nieświadome cofanie się do tyłu, źle powiedziane, bo cofać się... Tak, bo cofać się można tylko do tyłu, a więc no ale, źle ale to wiesz, powiedziałem. Ale może to jest jeszcze jakiś taki wynik, nie wiem jak tam jest z twoim spojrzeniem na sprawy te górne, odgórne, że tak powiem, nie o władzę chodzi, tylko o tą władzę zwierzchnią w sensie Pana Boga. Bo tam jest powiedziane tak w Piśmie Świętym, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, tak? I teraz tak żartując sobie, nie wiem, czy kobiety, moja ma zamknięte drzwi, nie ma jej, ale kobiety, wydaje mi się, mimo swojej tak niby bardziej kruchej naturze, takie, wiesz, kruche, no nie wiem, czułe i tak dalej, ale to się okazuje, ja poznałem, nie wiem, w 80-tych latach takiego zakonnika, brata zakonnego, on już miał wtedy 80 parę lat, więc chyba już nie ma prawa żyć na tym łespadole, chyba że jakiś tam wyższy cud, ale on powiedział wtedy tak, zobacz, kochany, jak się rodzimy, mamy taki mały meszek, prawda, na główce, o ile w ogóle cokolwiek tak mamy. Mamy po 80, znowu mamy taki meszek, prawda? I znowu tak się dziwnie składa, że też potrzebujemy pomocy bliskich. Tak. Czyli według założenia, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tylko czy to nie jest zbyt wygodne określenie? No, można by powiedzieć, że chyba tak. powiem tak, że no, Wiesia, że tak powiem zdrobniale, Wiesława Szymborska napisała, bo to jej tekst oczywiście, napisała to naprawdę dosłownie i bardzo pięknie to ujęła, tą, że tak powiem, starość, w takie słowa ubrać, to musi być sztuka, także ona to wykonała. Zawsze jest trochę śmiechu, tak powiem, kiedy gramy ten utwór, już wykonywaliśmy go na scenie, jeszcze nam się go udało wykonać na scenie, chyba w zeszłym roku, jak się nie mylę. No to było śmiechu co niemiara, gdyż kolega Jędrek, który jest najstarszy tym razem już w zespole, no zawsze twierdzi, że to piosenka o nim. Nie wiem dlaczego, nie dopytywałem. Może dlatego, kiedyś chyba w końcu, muszę kiedyś w końcu dopytać. Może dlatego, że jest po 60, co? Może dlatego. Słuchaj. Mam tę piosenkę, na której ci najbardziej zależy. Oczywiście podejrzewam, że na wszystkich, chyba 13, dobrze pamiętam? W 13 piosenkach na płycie wam zależy, ale ja pamiętam, że grałem furtkę. Tę furtkę grałem dzięki Art Bardowi, tak? Tak. Tomka Krzymińskiego. I
A ty mówisz, że mieszkańcy, nie Mieszkańcy. Tak, mieszkańcy. To taka piosenka, którą chciałbyś, nie, z której chciałbyś zrobić hiciora. Powiem tak, no, może nie to, że chciałbym zrobić hiciora, ale chciałbym... nie wiem, no może kiedyś się stanie nim. Trudno mi tutaj to określać i jakoś tak o tym mówić. No, wiadomo, że każdy ma takie marzenie, żeby jego piosenki stały się jakimś tam hitem i tak dalej. Oczywiście w głębi duszy gdzieś też to mam. Dlaczego mieszkańcy? Bardzo mi zależy na tym tutaj, aby ludzie może nie zastanawiali się nad samą muzyką, tylko nad tym tekstem, który jest pięknie napisany, bo napisał go Julian Tuwim. I to o ten tekst mi chodzi tak naprawdę. Aby go trochę tak zatrzymać się przy tym i przemyśleć wszystko to, co się dzieje, bo ten tekst jest tak naprawdę tekstem, którym jest aktualny cały czas, nawet w dzisiejszym czasie, w którym właśnie rozmawiamy. Po tym, co się dzieje wokół nas i tak dalej, jest on cały czas aktualny. Ale czy nie zauważyłeś jednej rzeczy, że na przykład jak ktoś ma coś mądrego do powiedzenia, no to ten problem polega na tym, że to jest cały czas aktualne. Tak, tak. Moja piękniejsza połowa napisała taki wiersz krótki. Napisała, że lubi wiedzieć, na czym stoi, nawet jeśli jest to twarde dno. Tak, o, bardzo mądrze, no tak. I to wystarczy, mądrze, to jest cały wiersz. Oczywiście trochę sparafrazowałem. To gramy tego Tuwima, tak? Okej, grajmy. Mieszkańcy. Strasznie mieszkają straszni mieszczanie, pleśnią i kopciem pełznie po ścianach. Zgroza zimą, a ciemne konanie. Od rana bełkot bełkocą bredzą, że deszcz, że drogo, że to, że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedzą i wszystko widmo, i wszystko fantom. Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie, krawacik musną, klapy obciągną i godnym krokiem z mieszkań na zimę, taką wiadomą, taką krągłą. I oto idą zapięci szczelnie, patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, że dom, że Stasiek, że kończy drzewo. Jak ciasto biorą gazety w palce i żują, żują, na papkę pulchną, aż papierowym wzdęte za kalcem wypchane głowy grubo im puchną. I znowu mówią, że Ford, że kino, że Bóg, że Rosja, radio sport i wojna. Warstwami rośnie bredynia potworna i w dżungli zdarzeń widmami płyną. Wieczorowi ślepo zwieszają, pod łóżka włażą, złodzieja węszą, łbem o nocniki chłodne trącając. I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, spodnie na tyłkach zacerowane, własność wielebną, święte nabytki, swoje wyłączne, zapracowane. Potem się modlą od nagłej śmierci, od wojny, głodu,
odpoczywanie i zasypiają z mordą na piersi w strasznych mieszkaniach. Straszni mieszczanie, straszne mieszkania w strasznych mieszkaniach. Strasznie mieszkają, straszni mieszczanie, pleśnią i kopciem pełznie po ścianach. Zgroza zimowa, ciemne kolanie. Straszne mieszkania w strasznych mieszkaniach. Strasznie mieszkają, straszni mieszczanie, pleśnią i kopciem pełznie po ścianach. Zgroza zimowa, ciemne kolanie. Tak, powiedz mi, czy ty jesteś, no, 74 rocznik? No to być może jest tak, że kolega Mariusz wychował się na starym dobrym małżeństwie. Wychowałeś się na starym dobrym? Tak, między innymi tak. To, no, stare dobre to było takie, no, to był chyba pierwszy zespół, który do mnie dotarł, bo potem to była grupa Bez Jacka, raczej Kant i tak dalej, te początki Bez Jacka, to potem było oni, ale tak, głównie to było Stare Dobre. Stare Dobre, Kaczmarski, te klimaty, tak, to one do mnie, że tak powiem, najszybciej dobiegły. To trochę to dziwne, bo jak sobie tak pomyślę, Stare Dobre Małżeństwo, jeszcze Bez Jacka to jakoś to jeszcze pojmę, bo to blisko, Natomiast już jest mi niezmiernie trudno w to wszystko wmieścić Kaczmarskiego. No takie dziś moje, nie wiem, czy... Znaczy, ja się nie zamykam na muzykę. Czy wytłumacz, bo od Starego Dobrego Małżeństwa przez Bez Jacka do Jacka Kaczmarskiego jest potwornie daleka droga. Tak, ale tak jak już mówię, ja nie zamykam się muzycznie, w sensie na jakiś klimat jeden i to jest koniec i ja będę słuchał tylko tego i nic więcej. Nie, słucham bardzo różnorodnej muzyki. Nieraz jak moi znajomi przychodzą do mnie i siadamy nieraz wieczorem sobie gościnnie i lecę przedziałem muzycznym, którym ja słucham, to każdy mówi nie, a zwłaszcza jeszcze jak ktoś mnie nie zna, ktoś nowy przyjedzie do mnie. I jak usłyszy to, czego ja słucham, to mówi, nie, to jest niemożliwe w ogóle. To naprawdę, przedział muzyczny jest bardzo duży u mnie. Jedyne, czego nie lubię i nie znoszę i nigdy nie będę tego słuchał, ponieważ nie uważam tego za muzykę, jest to disco polo. No po prostu nie trawię tego i nie jestem w stanie tego przegryźć w żadnym wydaniu, po prostu w żadnym. Tak, jestem w stanie wysłuchać wszystkiego. Naprawdę wszystkiego. I każdą muzykę cenię. A czy masz jakiś, jakby to powiedzieć, czy ty albo wy, jako zespół Calcium Folii, macie jakieś wzorce, na których opieracie swoją bazę muzyczną, barwę muzyczną? No nie wiem. Nie. Wiem, do czego dążysz. Wzorców chyba nie ma. Ja gdzieś tam u mnie, jak ja wymyślam tą muzykę i tak dalej, gdzieś się pisze, to pojawiają się rzeczy, które jak potem przyjeżdżam na próbę i coś prezentuję nowego, to każdy mówi, ja tutaj słuchać to, tutaj słuchać to, tutaj słuchać to, ale to właśnie przez to, że ja chyba słucham różnej muzyki. I dlatego gdzieś to wszystko gdzieś tam się zawsze pojawia w tej muzyce, ale ona potem jest aranżowana i tak dalej. I dziś to wszystko zanika, gubi się. Ja wcale oczywiście pod tym względem nie protestuję, że ten aranż tego jest taki, a nie inny, gdyż można powiedzieć dyrektorem muzycznym, tak to nazwę, zespołu jest Artur Hołuszko, który to on, że tak powiem, razem wspólnie w zasadzie przygotowujemy te aranże, ale to on głównym jest takim, że tak powiem, sprawcą tego wszystkiego.
no, gdyż jest, no, można powiedzieć, wyśmienitym muzykiem. No, granie tylko ze mną, ale gra z różnymi składami, to bardzo, tak powiem, z tych wysokich półek. I dlaczego skąd to stare dobre bez Jacka Kaczmarski? No, myślę, że właśnie stąd, że po pierwsze teksty, które są tam, do mnie dużo mówią, dla mnie znaczą bardzo wiele. Choć komuny nie przeżyłem i jakoś... Przeżyłeś, ale tylko 15. No, ale nie, no tak, ale nie przeżyłem jej, że tak powiem, dosłownie na własnej skórze, bo byłem wtedy młodym chłopaczkiem i nie za bardzo mogłem zrozumieć, co no się tak, dzieje. Ale stare dobre małżeństwo to nie jest mowa tak, o systemie. Tak. Stare dobre to przez góry, tak? To przez brata tak naprawdę, bo to brat mnie zaraził górami. I tą muzyką, i gitarą przede wszystkim, to przez niego zacząłem grać. Jakbyś teraz miał zrobić ranking, uważaj, bo się możesz narazić. Aha. Nie mnie osobiście, bo mnie to jest zupełnie obojętne. Ale jakbyś miał zrobić tak zwany ranking trzech wykonawców, zespołów, którzy mieli wpływ na twoje decyzje muzyczne, mm-hmm. na to, co zrobiłeś, mm-hmm. na to, co wybrałeś, to no, podaj te trzy i tak masz lepiej, bo niektórzy wymagają na Facebooku 10 tak, najważniejszych tak. płyt na przykład. Mm-hmm. To dla ciebie najważniejsze. Ja myślę, że chyba takim pierwszym, którym popchnęło mnie w ogóle w do jakiejś słuchania muzyki i szukania jakiejkolwiek muzyki, to była grupa The Party. Od tego się zaczęło. To i dziecka w czasie. To był pierwszy... Lord, tak? Tak. To było pierwsze, co mnie uderzyło tak naprawdę i nawet jak w tej chwili o tym mówię do ciebie, to mam ciary i przechodzą po rękach, gdyż strasznie lubię po prostu, zwłaszcza ten utwór, zespół też. Nie będę wymieniał kolejnych mocnych zespołów, które też dalszą drogę jakąś moją powiedz o naszych, naszym gruncie. Kolejną, którą mi tak, że tak powiem, mocno uziemiła, no to było Stare Dobre, a tak najmocniej to chyba mi się wydaje, że bez Jacka. To chyba tutaj mieli taki chyba największy wpływ, gdyż w momencie, kiedy ja sobie grywałem bez Jacka i gdzieś tam to było takie, można powiedzieć, nieudolne granie, pojechałem na pewien festiwal, to były początki Palcum Folk. Pojechaliśmy na ten festiwal i pamiętam, tam grała grupa bez Jacka. Ja pierwszy raz się z nimi wtedy widziałem, pierwszy raz wtedy spotkałem bez Jacka w ogóle, tak, osobiście. Jeszcze co ciekawsze, bez Jacka, a zwłaszcza Zbyszek i Horacy udzielali tak zwany, kiedyś to było modne na festiwalach, nie wiem dlaczego teraz tego nie ma, takich porad, rad, nie wiem, no takich jakichś, to fajne to było tak naprawdę. I ja pamiętam, zgłosiłem się do tego, żeby wziąć w tym udział. Trzeba było zagrać tam dwa utwory. Pamiętam, wpadłem wtedy na tą salę tam, jakoś mocno spóźniony trochę w ogóle i strasznie przestraszony. Siadłem na tym krzesełku i zagrałem i pamiętam, zagrałem wtedy nie bez Jacka, nie bez Jacka, żadnego utworu bez Jacka nie zagrałem. Ale zagrałem Starego Dobrego. No i Zbyszu powiedział do mnie tak. Mariusz, graj jak grasz, niczym się nie przejmuj, a reszta przyjdzie sama. I te słowa mam do dzisiaj w głowie. Dzisiaj jesteśmy kolegami. Siedzimy razem, gadamy. Niejedną imprezę przeżyliśmy. Choć Zbyszek teraz już nie imprezuje. Ale... To serduszko nie pozwala na wszystko, nie? Przecież nie trzeba do końca życia imprezować, prawda? I powiem ci szczerze, że tak, że to chyba jest zespół, który utkwił mnie chyba tak najbardziej w głowie i tak chyba mam największy szacunek do nich. To wiesz co? Pod względem muzycznym. Nie wiem dlaczego, ale tak przyszedł mi w tej chwili do głowy taki utwór, który też jest na tej waszej nowej płycie, która się nazywa Furtka, tak? Tak. Ale piosenka nosi tytuł Koncert.
Dobra, zagrajmy tę piosenkę. Domy tu są ogromne i ogromne są bramy ogrodów. Piesek zieloną wstążką mosiężnym dzwoneczkiem dzwoni. W mantylach w kształcie mandolin spacerują senni masoni, a potem idą powolnie do słodkiego kina Holandia. Pejzaże jak talia kart rzucone, parki oklejają motyle, a w parkach pensjonarki nad źródłami dłonie pochylają. Karyny w studniach utoną, gdy w zaroślach cytry zagrają, patrz oto księżyc wzeszedł, który karty sfałszuje nam za chwilę. Chłopcy o smukłych goleniach poczną dzwonić na szklanych cymbałach i wszystkie gwiazdy na niebie zakręcą się jak welondrom. A potem wieczór przybędzie chłodny kobiet błagalnym biodrom i ogrody w niebo popłyną, gdy orkiestra żałobna załka. Pejzaże jak talia kart rzucone, parki oklejają motyle, a w parkach pensjonarki nad źródłami dłonie pochylają. Karyny w studniach utoną, gdy w zaroślach cytry zagrają, patrz oto księżyc wzeszedł, który karty sfałszuje nam za chwilę. Okay. I słuchaj, i teraz musimy robić, że tak powiem, podsumowanie, no bo ileż można gadać. Tak. I tak sobie myślę, czyli sugeruję ci, co będzie na koniec, piosenkę. Ale jednocześnie każdy mój gość, który się pojawia w audycji, a jest ich, dzięki Bogu, co niemiara, okazuje się, że nurt piosenki poetyckiej, literackiej, piosenki z tekstem, zresztą jak zwał, tak zwał, po prostu jest bardzo, ale to bardzo szeroki. Kto by pomyślał, że istnieje kalcium folii, prawda? No i ilu, no tak. Ilu ludzi może wiedzieć o istnieniu kalcium folii? No troszkę tak, no dzisiaj może parę osób więcej się dowie. Natomiast cały czas się tak zastanawiam, co zrobić, żeby takie kapele jak wasza, albo twoja, albo Cybulek, Skwira, albo jeszcze jacyś inni, mogli być w normalnym medium. Usłyszani, nie wiem, jedziesz sobie samochodem z roboty i tam leci kalcium folii. Normalnie, jakbyś to usłyszał w dzisiejszych czasach, to by ci serducho stanęło i byś powiedział, o ku, co się stało, prawda? Pi, 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 pi. No tak. No natomiast, no przecież to powinno być normą. A dlaczego tak powinno być? Nie wiem. Mi to jest tutaj bardzo trudno z tym wszystkim w ogóle. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i dlaczego jest tego bardzo mało i tak słabo jest to promowane. Promuje się jakieś, że tak powiem za przeproszeniem, wielkie G, które nie ma sensu w ogóle tak. Nie ma największego sensu, bo słuchając słów, a już nie mówiąc o tej jakiejś pseudomuzyce, to już w ogóle,
I to się promuje i to się sprzedaje. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Dlaczego z muzyką, która, jak ja to mówię, ma sens, się tego nie robi. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam z kim to dzisiaj jeszcze rozmawiałem, ale nie do audycji. Aha, chyba Tomek Olszewski, skądinąd znany z Trójmiasta, powiedział, że a może dlatego najnormalniej w świecie, że ta piosenka zmusza do myślenia. No właśnie, tym chciałem, że tak powiem, to wykończyć, no ale powiem, wyjąłeś mi to z ust. Tomek wyjął ci to z ust. Tomek wyjął mi to z ust. No tak, tak. Może właśnie dlatego, że myślę, że tak jest. Tak. Ale czy nie może być, takiej sytuacji, że na przykład tak jak ja nadaję od 20 do 22, pal licho, co leci w danym momencie, bo ja mam audycję w poniedziałki. Pal licho, co tam leci, jaki hicior leci na Polsacie, prawda? Tak. Zwłaszcza, że można to sobie odtworzyć. Audycję też zresztą. Więc zwłaszcza, że ja mam dwie powtórki oprócz premierowej audycji, to jeszcze potem sobie możesz na wszelki wypadek posłuchać na YouTubie. Ale te narodowe media powinny raczej myśleć o... Powiem tobie, Piotrze, z racji tego, że bardzo staram się promować jakąś tą płytę naszą i tak dalej, w każdym stopniu, który mi przychodzi do głowy. Jak wygląda ta sytuacja? To pochwal się. Rozesłałem, że tak powiem, skończę moją myśl i rozesłałem utwór Mieszkańcy. Nie powiem ci do ilu stacji radiowych. Naprawdę. To musiałbym wziąć kartkę, nie mam jej teraz nawet przed sobą, żeby policzyć, do ilu stacji radiowych wysłałem. Uwierz mi, że zrobiłem to półtora tygodnia temu. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Żadnej. Przepraszam, ale ja już grałem. Tak, oczywiście. Za co tobie bardzo dziękuję. I teraz poleci jeszcze, dzisiaj już poleciała po raz kolejny. Tak. Jedyną stacją, która, że tak powiem, puści, wiem, że puści ten utwór, to jest Radio Gdańsk, tak? I to jest jedyna stacja, która zgodziła się na to, żeby to puścić. Reszta niestety nie. Oprócz twojej... i jeszcze stacji Włodka, Mazonia, gdzie prowadzi... Radio Pallotti, tak? Tak. Radio Pallotti. I to jest... Tak, muzyczne zerkadło. I to jest wszystko, co na chwilę obecną, nie wiem, może to przechodzi jakiś etap, może okaże się, nie wiem, że jutro na przykład dostanę jakiś, wiesz, listę. Ale zobacz, ja mam bardzo podobną sytuację, bo moja piękniejsza połowa też pisze wiersze, no ale one nie są tak łatwe do ubrania to w muzykę, prawda? Żeby stworzyć piosenkę, trzeba skompilować, że tak powiem. No tak. Mądrze kilka tekstów. No i też mogę się poszczycić, że już zostało zagrane w Radiu Olsztyn, w Radiu Uniwersyteckim w Olsztynie. Baśka Stępniak-Wilk zagrała, ale to co? Bogdan Fabiański nawet zagrał w Katowicach, prawda? I obiecał w radiu dla ciebie. Tylko, że to jest właśnie to najgorsze. Że jeśli masz kumpli, masz znajomych, ale to jest jednorazowe, prawda? Zagrają raz, tak, góra dwa. Tak. Dziękuję panu. Tak, zgadza się. Tak. Jeszcze tam jak rozmawiasz z Mazoniem, czy nawet ze mną, no bo ja waszą tą pierwszą płytę zwaną Świerszczykiem wstawiłem na playlistę naszego radia, więc naszego w sensie muzycznej cyganerii. Więc tam wasze piosenki kulają. Jak włączysz na 24 godziny na dobę, to jest szansa, że załapiesz się na kilka piosenek. No ale to właśnie powinno być, że tak powiem, z samego założenia. Powinno być wrzucone. Ja to pewnie czynię też poniekąd z pewnego obowiązku, że tak powiem, patronackiego, bo ponad 30 płyt ukazało się już z logotypem audycji. Więc, rozumiem. A w audycji nie da się zagrać wszystkiego, bo nie mogę grać co tydzień tego samego zespołu. No tak, jasne. Więc siłą rzeczy wrzucam to na playlistę radia i sobie kula.
Ile hula, ile jest, jeden Pan Bóg raczy wiedzieć, bo nie jestem tego w stanie sprawdzić. Słuchaj, jakąś mądrość na końcu, oprócz samych mądrości, które już powiedziałeś. Mądrość to zawsze... Jaki masz pomysł na te promocje i jak chcesz zdobyć rynek, że tak powiem, słuchaczy z tak zwanej krainy łagodności, w cudzysłowie? Ja myślę, że trudno jest mi tutaj określić jakiś sposób tej promocji, docierania i tak dalej. No wiadomo, że jakimś takim pierwszym, którym jest to wiadomo, to jest Facebook i tam YouTube, gdzie ten utwór Hula, też żeśmy się zdziwili, że jest takim odbiorem i tyle kliknięć jest faktycznie tego, w tak krótkim czasie tak naprawdę. Fajnie, my się z tego cieszymy, naprawdę, jest to dla nas takie budujące. Jak tylko ukaże się płyta, no będziemy ją rozsyłać wszędzie, gdzie się da i zobaczymy, jak to, tak powiem, łyknie wszystko. No, się okaże, no tutaj jest trudno cokolwiek powiedzieć. Jak, znaczy, powiem tak, nie mamy takich pieniędzy, aby tak ją wypromować i tak ludziom płacić za to, żeby to puszczali w innych stacjach radiowych na okręte, żeby to było. No chociażby kilka groszy, proszę. Żartuję. Bo wiem, że pewne rzeczy dzieją się za sprawą. To ponoć nie jest tajemnicą, kopert pod stołem. No tak, oczywiście, no nie jest to. To można też ująć, kiedyś to powiedział bardzo taki fajny człowiek, znany muzyk, opowiedział historię o tym, jak w Polsce tworzy się złote czy platynowe płyty, tak? Oj Boże, po prostu nie zaniża, mów, zaniża się jej sprzedaż. Nie mów o tym. Pamiętasz, ile trzeba było wydać, żeby była złota płyta czy platynowa przed tak. 20-30 lat? A dzisiaj? Zgadza się. Jeszcze chwila tak, i się okaże, że 1000 egzemplarzy sprzedanej płyty kartuszowi, to będzie tak. Złota płyta. To będzie złota płyta, tak. No, obawiam się, że do tego możemy dojść. No, czego ci z całego serca życzę? Żebyś tak stanął przy Hirku w Ronie i powiedział, mam złotą płytę. Mam ją, tak, mam ją. Tylko powiedz mi, co to za sukces, gdy sprzeda się kilku tysięcy. To wiesz, na pewno nie wymiar materialny, natomiast przyjemność. No. Pokazania tego w telewizji w 10 sekund na przykład. Powiem tak szczerze, że gdybym sprzedał 1000 płyt i miałbym stanąć z tą złotą płyną obok obojętnie kogo, to bym tam nie stanął. Nie stanąłbyś? Nie. Nie, uważam, że 1000 płyt sprzedanych, wiadomo, abstrahujemy teraz od tego wszystkiego, ale nawet jeśli w Polsce w tej chwili bodajże, o ile pamiętam dobrze, jest 100 tysięcy chyba na złotą płytę. To powiem ci, że to jest śmieszne. 100 tysięcy, a mi się wydaje, że 25, no ale to... Tak? A, no to już jest zaniżone. No to proszę bardzo. No to... Mamy chyba aktualne dane. No już. A, słuchaj, no to spadło. Panie dziadzia, czy dziadzio, bardzo, bardzo ci dziękuję. Tylko bez tego pana, bez pana. Dobrze, no żartuję. No, dziadzio. Na pana trzeba mieć wygląd. Albo jeszcze inne możliwości, że tak powiem. O, tak. My to widzimy, koleżeństwo nie widzi. Więc aha. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za obecność pod Wielkim Dachem Nieba. Również. Powiem tak, że właściwie audycja pod Wielkim Dachem Nieba powinna być, że tak powiem, z obowiązku wpisana w kalendarz tygodniowy, tak zwaną rozpiskę, no bo jeśli my się nawzajem nie będziemy wspierać, tak to nas będzie wspierać. Jasne, ja zawsze staram się słuchać twojej audycji, jeżeli tylko dotrę do domu i na czas, a różnie z tym czasem bywa moim. Ale ja już ją udostępniam o 22 na Facebooku, także... Tak wiem, zawsze. Później. A już tak, zawsze tym, sobie odpalam. Na YouTubie też jest obecna. Więc tak jest. Fajnie by było, żeby wiesz, żeby to nie było tylko tak, że na przykład dzisiaj jesteś moim gościem w audycji i potem nagle się gdzieś tam kończy. Po prostu udostępniajmy, pokazujmy, bo jasne. To jest dla naszego wspólnego dobra tak naprawdę.
Oczywiście. Dlatego niniejszym cię o tym informuję. Wpisujemy w kalendarz każdy poniedziałek od 20 pod wielkim dachem nieba, a tym razem byłeś ty moim gościem, a właściwie reprezentowałeś Calcium Folii z nową płytą pod tytułem Furtka. Tak. Chociaż jest. Furtki tak dzisiaj nie zagraliśmy. Zostawiłem na koniec piosenkę, tak jak powiedziałem, tak myślę, a co myślę, to jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. Tobie serdecznie dziękuję za udział. No i czekam na ten materiał, że tak powiem, tak namacalnie, żeby... Oczywiście. Nie tylko w już będzie. Muzycznych. Tak jest, będzie już niedługo. Ja oczywiście dziękuję Tobie serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiam swoich wszystkich słuchaczy bardzo mocno. Słuchajcie, słuchajcie i jeszcze raz słuchajcie, gdyż warto słuchać takich stacji radiowych i takiego człowieka jak Piotr, czyli prowadzącego. Dziękuję. Pozdrawiam. Na czubku nosa smutek noszę, w nosie mandaty. Upomnienia do kosza wyrzucam, nie mam nic więcej do stracenia. Trzepot powieki niespokojnej, serca przedsionków migotanie, kiwanie palcem tym od nogi i jakieś ranne zmartwychwstanie. Na czubku nosa smutek noszę, w nosie mandaty. Upomnienia do kosza wyrzucam, nie mam nic więcej do stracenia. Być może jeszcze mróz na dworze, głuchy telefon bez znaczenia, ból pleców i ten płyn cudowny, po którym budzą się wspomnienia. Na czubku nosa smutek noszę, w nosie mandaty. Upomnienia do kosza wyrzucam, nie mam nic więcej do stracenia. Czeka, pewność mam, nic się nie zdarzy w dalszym planie. Tęsknię za cudem, choć już wiem, to wszystko pewnie ze zmęczenia. Na czubku nosa smutek noszę, w nosie mandaty. Upomnienia do kosza wyrzucam, nie mam nic więcej do stracenia. Na czubku nosa smutek noszę, w nosie mandaty. Upomnienia do kosza wyrzucam, nie mam nic więcej do stracenia. Dobrze wiecie, że Piotr Spottek pod wielkim dachem nieba rzadko kiedy grywa klasyków. Tym razem musiałem. Po prostu musiałem. Stare dobre małżeństwo, w nicość śniąca się droga. To tekst Leśmiana. Poistniały czerwienie na niebiosów uboczu,
istniały dla nikogo, samym sobie raczej wbrew. I nie umiem powiedzieć, skąd uległość mych oczu tym zarysom drzew na chmurze, trzebaż oczom takich drzew. Wiem, że muszę wypatrzeć w nicość śniącą się drogę. Odchodzimy gdzieś co chwila i co chwila brak nam lic. I nie mogę cię pieścić i nie pieścić nie mogę. Tylko patrzę w zmierzch za tobą i nie pragnę widzieć nic. Usta twoje daleko, usta twoje tak blisko. Serce w żalu zatwardziałe, do rąk swoich weź i złam. Czy pamiętasz ów ogród, płot wysoki mgłę niską? Mgła to człowiek niepotrzebny, snem mi równy taki sam. Coś tam o nas przez liście zaszeptało do cienia. Potoczyło się po drzewach, zrozumiało nas i lśni. W ustach twoich tkwi chłodna odrobina znużenia, więc pójdziemy do ogrodu, poszukamy zmarłych dni. Jest tam ścieżka znajoma i jest drzewo za bramą. Czy pamiętasz, jak się idzie? Trzeba minąć cały świat. Wdziej te suknie, co wtedy, włosy uczesz tak samo. I pójdziemy do ogrodu, ty idź pierwsza, pójdę w ślad. Usta twoje daleko, usta twoje tak blisko. Serce w żalu zatwardziałe, do rąk swoich weź i złam. Czy pamiętasz ów ogród, płot wysoki, mgłę niską? Mgła to człowiek niepotrzebny, snem mi równy taki sam. I teraz jest ktoś taki, kto jest bardzo ważny w moim życiu i kto robi świetną robotę w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Jest to Marylka Duszka. Cztery ściany wiersza, a Marylka wybrała Birutę Jonuszkajtę z taką powieścią, troszkę nietypowo, bo myślę, że ona o tym powie, troszkę nietypowo, bo ona zawsze czyta poezję. Cztery ściany wiersza. Maria Duszka zaprasza. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj wyjątkowo zamiast wierszy będzie fragment powieści, ale bardzo poetyckiej według mnie. Jej autorką jest Birutė Jonuškaitė. Birutė jest Litwinką urodzoną w Polsce na Sejnężczyźnie. Wyjechała na studia do Wilna i tam już pozostała. Jest poetką, autorką wielu powieści, jest także tłumaczką literatury polskiej, m.in. moich wierszy. Pełni funkcję prezesa Związku Pisarzy Litwy. Fundacja Pogranicza właśnie wydała jej powieść Maranta w przykładzie Agnieszki Rembiałkowskiej. We fragmencie, który przeczytam, narratorka powieści, mała dziewczynka, opisuje cierpienie swoje i bliskich po wyjeździe jej ukochanej siostry na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Nie umiałabyś, matce, skłamać, a prawdy wyznać nie mogłaś. To bolesne rozdwojenie mógł leczyć tylko Bóg, gdyby odebrał ci mowę, żeby nie było już kłamstwa ani prawdy, niczego. Czy to jest możliwe, zastanawiałaś się, brnąc przez zaspy. Czy można stracić coś, co się dostało na całe życie? Przecież każdy mówi. Mówią Lonia i Wyrutka. Mówi wujek Julgis. Nawet Kazys od czasu do czasu coś mówi. Dowiedziałaś się, że to jest możliwe. Krótko po wyjeździe siostry. Po wielkim płaczu na pagórku.
Tadulek mówił coraz mniej, aż wreszcie całkiem przestał się odzywać. Komunikował się z wami gestem dłoni, skinięciami głowy, wzruszaniem ramion. Boże, Boże, za co mu tak rozum odjęło? Podchwyciłaś raz westchnienie matki, kiedy stojąc przy studni, przyglądała się, jak Tadulek rozmawia z wujami, którym zresztą brak słów nie przeszkadzał. Bo sami do gadu nie należeli. Wydobywali z siebie głos tylko przy wspólnej modlitwie. Albo kiedy trzeba było popędzić konia, zbeszczać jagniątko, które wymknęło się z kojca, wypłoszyć kury, żeby nie rozdziobywały zasiewów. Byłaś przekonana, że wujowie znają tylko wykrzykniki. Tadulek milczał przez kilkanaście miesięcy. Wychodził, kiedy razem odczytywaliście na głos listy Saule. Czytał je potem w samotności, po cichu. Ty listów zza oceanu nie mogłaś się doczekać. Czekałaś na nie bardziej niż na wakacje, bardziej niż na truskawki, zasadkiem wystawiające na słońce swoje piegowate brzuszki, bardziej niż na jeżyny dojrzewające w chaszczach nad jeziorem, bardziej niż na szkolną choinkę i na Mikołaja, który przynosił ci zawsze trzy pomarańcze w brązowym zawiniątku. Przestałaś bać się listonosza, smagłego mężczyzny w czerni. Ciemna twarz, czarna czapka, czarne spodnie, czarna marynarka z błyszczącymi czarnymi guziczkami, czarne buty z czarnymi cholewkami. Nawet torbę miał czarną. Zawsze kojarzył ci się z kominiarzem albo ze strasznym dziadem, co zabiera dzikie, niegrzeczne dzieci. Teraz jednak stał się dla ciebie czarnym aniołem, który doręcza nowiny w kolorowych kopertach ze ślicznymi znaczkami, skrywającymi jeszcze śliczniejsze widokówki. Nowiny od tej, która cię zostawiła, którą starałaś się znienawidzić bezskutecznie. Bo lata, które razem spędziłyście, związały was węzłem nie do rozplątania, wytrzymalszym niż węzły żeglarskie. Wyczuwałaś ten węzeł, słuchając, jak starsi odczytują na głos listy Saule, nie zawsze dla ciebie zrozumiałe. Bo w twoich książeczkach ciągle jeszcze tańcowały dwa Michały, podczas gdy Saule używała trudnych słów, które nie miały nic wspólnego z waszym domem, jeziorem, jeżynami, Lonią, Werutką, ani tym bardziej zaniemiałym z rozpaczy Tadulkiem. Te listy były dla ciebie jak przeczucie nieznanego, jak znikający za horyzontem pociąg, jak łódka unosząca cię w dal, na brzeg, jakże odmienny od tego, z którego odpłynęłaś, który porzuciła Saule, żeby powiosłować tam, gdzie podobno znajdzie bezpieczną przystań. Dziękuję bardzo. Mój nowy nabytek, że tak powiem, od niedawna. Znaczy, na Facebooku znamy się już sporo czasu, natomiast no, kontakt ożywił się niedawno, bo w tamtym tygodniu grałem jedną z jego piosenek, a dzisiaj po prostu zaplanowałem zagrać tekst Edwarda Stachury, Niemowa, Wal Jarosz z samego Koszalina. Nie mówię, nie otwieram ust, bo już mi niewymownie żal moich do ciebie słów. Nie mówię, nie otwieram ust, bo już mi niewymownie żal moich do ciebie słów. Wagony słów, węglarki słów, prawdziwe złoto, diamenty, perły, bardzo niewiele sztucznej biżuterii, miłości bujnej, cudnej w kuźnie i wszystko w próżnie, próżnie, w próżnie. Nie mówię, nie otwieram ust, żeby już nie było mi żal moich do ciebie słów. Nie mówię, nie otwieram ust,
do ciebie słów. Wagony słów, węglarki słów, prawdziwe złoto, diamenty, perły, bardzo niewiele sztucznej biżuterii, miłości bujnej, cudnej kuźnie i wszystko w próżnie, próżnie, w próżnie i wszystko w próżnie, próżnie, w próżnie i wszystko w próżnie, próżnie, w próżnie. Anieli przyszli, zagrali w ciszy, nikt ich nie słyszy. Przestali, wyszli, nie mówię, nie otwieram ust, żeby już nie było mi żal moich do ciebie słów. Nie mówię, nie otwieram ust, bo już mi niewymownie żal moich do ciebie słów. Nie mówię, nie otwieram ust, bo już mi niewymownie żal moich do ciebie słów. Tego pana już wam niespecjalnie muszę jak gdyby pokazywać, prezentować, no bo go wszyscy już kojarzycie. Był u mnie Jacek Daszyński. To ten pan, który oprowadza po Meksyku, a pochodzi z Łodzi, nieopodal, nieopodal Sieradza. Dla Jacek Daszyński. Stań pod mym oknem, tutaj nie zmokniesz. Okno mam z Daszkiem, ja swoim płaszczem okryję twoje zmarznięte dłonie, a twarz będzie zawsze sucha od łez. Nie chcę już dłużej padać w kałuże. Podchodzisz do mnie, nie chcę zapomnieć, jak do kosza nocy zbierałem księżyce po to, by tobie je dać. Przede mną droga nie zawsze prosta, bo często w życiu, tak jak w koluszkach, zmienia się nagle kierunek jazdy. Raz na ziemię, a raz na gwiazdy. Nie chcę już dłużej wpadać w kałuże. Podchodzisz do mnie, nie chcę zapomnieć, jak do kosza nocy zbierałem księżyce po to, by tobie nie dać. Radiowy głos oznajmił deszcz, co spłynie nam do wspólnych pies. Radiowy głos oznajmił mróz i w środku lata na nasz przystanek sunął sanie niewielki wóz. Tyle ci chciałbym jeszcze powiedzieć, tyle jest dobrych znaków na niebie. Tyle ci chciałbym jeszcze powiedzieć, ale dopiero kiedy wrócisz. Stań pod mym oknem, tutaj nie zmokniesz. Okno mam z Daszkiem, ja swoim płaszczem okryję twoje zmarznięte dłonie, a twarz będzie zawsze sucha od łez, sucha od łez, sucha od łez. Teraz mój inny kolega, znacznie
oddalony ode mnie w tej chwili. Kiedyś mieszkaliśmy też blisko siebie, ale to no, było już ze 20 parę lat temu. Leonard Luther. Był czas kampanii, niebu raczanej. Chciałem z przystanku jechać pojazdem o 19:00. Szedł zgodnie z planem. Patrzę więc tempo na rozkład jazdy, a tam zapraszamy na spotkanie całą wieś. Narodowcy, PSL i PPS. Przedziwny rozkład, symbole znane, biało-czerwone, dwa rzędy liter. Każdy niech przyjdzie na to spotkanie. Komu los drogi Rzeczpospolitej. Zapraszamy na spotkanie całą wieś. Narodowcy, PSL i PPS. Wczoraj tu jeszcze stały godziny, na żółtej desce czarno pisane, jaki autobus do jakiej gminy. Wczoraj tu jeszcze był zwykły przystanek. W ten rozkład jazdy patrzę jak głupi. Widać PKS narobił manko, albo kierowca się jaki upił. Chyba się przyjdzie zabrać furmanką, bo zapraszają na spotkanie całą wieś. Narodowcy, PSL i PPS. Chętnie bym poszedł na to spotkanie, co się odbywa w sąsiedniej wiosce, lecz odpowiedzcie mi na to pytanie. Jak mam się bulwa tam do niej dostać? Bo zapraszają na spotkanie całą wieś. Narodowcy, PSL i PPS. Bo zapraszają na spotkanie całą wieś. Narodowcy, PSL i PPS. Nie wiem, czy to dojdzie do skutku, ale wybiera się do mnie, być może dojedzie, być może będzie to tylko i wyłącznie rejestracja, Wojtek Michalski z zespołu Make Up. Biegał sam, taki tytuł utworu z jego najnowszego albumu. Chciałbym sobie z nim, może uda się zrobić to, żeby w przyszły poniedziałek Wojtek Michalski zagościł w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, a Wojtka można również kojarzyć ze Zbyszkiem Stefańskim z grupy Bez Jacka. Posłuchajmy piosenki Biegał sam. Biegał sam wtedy, gdy inne dzieci były razem, grały w ringo, tu i tam, zawsze sam w swoim świecie. Miał marzenia nie do spełnienia, mimo to był szczęśliwy, choć podarte spodnie. Miał tylko to, co mu kaprys losu w życiu dał. I nikomu nie podłożył nigdy świni,
swych celów, a dobrze wiedział, że robili to inni. Takich jak on chyba już niewielu. Mimo to był szczęśliwy, choć podarte spodnie. Miał tylko to, co mu kaprys losu w życiu da. Podczas gdy jego rówieśnicy w dyskotekach czuli rytm, mogłeś spotkać go na leśnej łące. Widać dobrze było mu z tym. Mimo to był szczęśliwy, choć podarte spodnie. Miał tylko to, co mu kaprys losu w życiu dał. Umarł sam, tak widocznie jest pisane, takim jak on. Stara ziemia, wiele krzyży ma na grzbiecie. Między nimi znajduje się jego dom. A na koniec powiem słowo, które może was zaskoczy. Umierając mógł spojrzeć innym prosto w oczy. Teraz też jest szczęśliwy, choć podarte spodnie. Miał tylko to, co mu kaprys losu w życiu dał. Teraz też jest szczęśliwy, choć podarte spodnie. Miał tylko to, co mu kaprys losu w życiu. Dyszą mgły nad lasami, a ptaki wskazują drogę. Wschodzące słońce zapala wędrówki wieczny płomień. Dyszą mgły nad lasami, a ptaki wskazują drogę. Wschodzące słońce zapala wędrówki wieczny płomień. Pożegnaj miasta miraże, już wiosny w powietrzu czuć cień. Porzuć spętne bagaże, jutro inaczej powitasz dzień. Dyszą mgły nad lasami, a ptaki wskazują drogę. Wschodzące słońce zapala wędrówki wieczny płomień. Dyszą mgły nad lasami, a ptaki wskazują drogę. Wschodzące słońce zapala wędrówki wieczny płomień. Minie ci lato na szlaku i jesieni spory szmat. Przybędzie butom bezdroży, lecz oczom ubędzie lat. Dyszą mgły nad lasami, a ptaki wskazują drogę. Wschodzące słońce zapala wędrówki wieczny płomień.
choć zima pola pobieli. Śnieg jakby wstrzyma czas. Każdy krok nieopatrzny może cię wywieźć w świat. Dyszą mgły nad lasami, a ptaki wskazują drogę. Wschodzące słońce zapala wędrówki wieczny płomień. Dyszą mgły nad lasami, a ptaki wskazują drogę. Wschodzące słońce zapala wędrówki wieczny płomień. No a jak już jesteśmy w turystycznym szlaku, w piosence z dobrym tekstem, ale jednak trampowym, to proponuję wysłuchać teraz jeszcze Janusza Kurowskiego i przyjaciół, Madonna z gwiazdami. Nigdy za granicą, dla mnie to świata kraniec. Jestem od gwiazdy do gwiazdy na wyciągnięcie dłoni. Pomiędzy prawdą a prawdą, między treścią jej słów i jej oczu, cały mój świat to niepewność i gwiazdy na niebo skłonie. Zapalałem pierwszą z gwiazd na górskim szczycie wysoko, jak każda z nich niedostępną i upragnioną jak wszystkie. O świcie widziałem, jak gasła wśród mgieł nieuchronnie, a ja uparcie uczyłem się twarzy mej Madonny. W końcu świata gwiazda u portu wrót, drogowskaz i nadzieja na cały dzień. Na drugim świata krańcu stacja kolei i deszcz i odchodzący pospiesznie w mrok ostatni pociąg i uwożona pod powiekami twarz mej Madonny. I jest tak daleko stąd, że wolno wschodzi na mój nieboskłon. Jak się mówi o calcium folii, jak się mówi o czterech piątych, jak się mówi o Leonardzie Lutrze, czy Luterze, nie wiem, poprawisz mnie kolego ewentualnie, to nie można powiedzieć i nie zagrać piosenki Piotrka Rogali, a jak Rogala to Bieszczady, a jak Bieszczady to bajka bieszczacka. Wcale nie jest przypadek, gdy zboże rośnie z kąkolem. Zawsze gdzieś jest jakaś bajka, w której masz grać główną rolę. Zawsze gdzieś jest jakaś bajka, w
której masz grać główną rolę. Tam za siedmioma górami wreszcie można być sobą. I tylko tam się spotkają ci, co się spotkać nie mogą. I tylko tam się spotkają ci, co się spotkać nie mogą. Kiedy dotkną już nieba, wśród burzy, gdy klęknie w żałobie, to od początku już wiedzą, że nie zapomną o sobie. To od początku już wiedzą, że nie zapomną o sobie. Żadna bieszczadzka bajka nigdy źle się nie kończy. Wiatr śpiewa po przełęczach, o tych, co szlak połączył. Wiatr śpiewa po przełęczach, o tych, co szlak połączył. Jak piskle nieopierzone, co fruwać jeszcze nie umie. Mgle trzeba spojrzeć w oczy, by cokolwiek zrozumieć. Mgle trzeba spojrzeć w oczy, by cokolwiek zrozumieć. I przejść zarośniętą drogę, czasem z dala od ludzi, bo żeby się odnaleźć, to trzeba się pogubić. Bo żeby się odnaleźć, to trzeba się pogubić. Niesamowite, bo po raz drugi dzisiaj chcę wam zaproponować stare dobre małżeństwo. I tym razem w piosence Pod wieczór. Z góry nam, z góry i całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry i całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry i całkiem pod wieczór. Z góry nam. Z góry nam, z góry i całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry i całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry i całkiem pod wieczór. Z góry nam. Mrówko rudawa, ufnie przechodząca na drugą stronę ścieżki, sprężynko miedziana, która urwała się.
na chwilę z boskiego zegarka, szafarko hojna, rosy poranne cicho rozwieszasz na ścieżkach pająków i piórkach majowej trawy. Turkaweczko moja, drobnym ściegiem zszywająca dzień z nocą strumyku stromy, który rany liżesz głogiem otwarte czerwonym z góry nam. Mrówko rudawa ufnie przechodząca na drugą stronę ścieżki, sprężynko miedziana, która urwała się na chwilę z boskiego zegarka, szafarko hojna, rosy poranne cicho rozwieszasz na ścieżkach pająków i piórkach majowej trawy. Turkaweczko moja, drobnym ściegiem zszywająca dzień z nocą strumyku stromy, który rany liżesz głogiem otwarte czerwonym z góry na. Z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Z góry nam, z góry całkiem pod wieczór. Przypominam, że audycja moja jest zrealizowana w ramach programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Bardzo ministerstwu dziękuję za docenienie audycji i pamiętajcie, że być może, ale nie na 100%, za tydzień Wojtek Michalski, a teraz wszystkiego najlepszego i piosenka, o której mówił mi Maciek, lider zespołu, że bardzo mu się ze mną kojarzy. Spotkaj się ze mną. Spotkaj się ze mną. Dobrej nocy. Bardzo wam wszystkim dziękuję za obecność pod wielkim dachem nieba w 205. już wydaniu tej audycji. Pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. Być może z Wojtkiem Michalskim. Spotkaj się ze mną za dwa uśmiechy, za napisany wiersz. Bez zobowiązań i bez pośpiechu, gdy zmruży oczy zmierzch. Spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną. Spotkaj się ze mną, spotkaj się. Spotkaj się ze mną za dwie piosenki, spotkać się ze mną chciej.
za puentę prostą i tak maleńką, jakby nie było jej. Spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się. Spotkaj się ze mną za parę myśli, za obietnicę snu. Tam wszystko jeszcze może się przyśnić, czego brakuje tu. Spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną. Choć zobaczymy, czy sen się schował, co w głowach palce splód. Ja ci pokażę, gdzie rosną słowa, a ty poszukasz nut. Może się uda razem odnaleźć najmniejsze z małych szczęść. Iść z nim przed siebie dalej i dalej i je w kieszeniach nieść. Może się uda razem odnaleźć najmniejsze z małych szczęść. Iść z nim przed siebie dalej i dalej i je w kieszeniach nieść. Spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się. Spotkaj się ze mną za dobry wieczór, który się wtuli w noc. Jeszcze nam tyle uda się przeczuć, obok uśmiechu śpiąc. Spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się. Spotkaj się ze mną za dwa uśmiechy, za napisany wiersz. Bez zobowiązań i bez pośpiechu, gdy zmruży oczy zmierzch. Spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się, spotkaj się ze mną, spotkaj się, spotkaj się, spotkaj się, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną, spotkaj się. Była to audycja Pod wielkim dachem nieba na zdrowie, której mogliśmy wysłuchać dzięki Funduszowi Stypendialnemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Mogłoby się wydawać, że piosenka poetycka wypchnięta została już z mediów przez popową sieczkę, ale jest taka jej oaza. Wyspa i to wcale nie bezludna, bo pełna poezji, poetów i muzyki. To dwugodzinna poetycko-muzyczna uczta. Audycja Piotra Spodka Pod wielkim dachem nieba w Radiu Muzyczna Ceganeria. Premiera każdej nowej części w każdy poniedziałek. Potem do słuchania już w dowolnym czasie. Serdecznie polecam. Zbigniew Wojciechowicz. Słuchajcie audycji Pod wielkim dachem nieba. Pozdrawiam Was serdecznie, Tomek Motyka.